ないないないないない。ゴテーゴテーゴテー。Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale dziś, bo wiem, że lubicie świat ninja. Wracamy sobie do klocków JLB. Wracamy, bo one kiedyś były, ale dawien dawno. A jak wiecie, ja na tym kanale badam, czy w ogóle to fajne, rozwijając skrót nazwy kanału. No i moi drodzy, by stwierdza, czy to w ogóle fajne. Fajnie jest też co jakiś czas wrócić sobie oczywiście do klocków, na przykład po roku, po dwóch, i zobaczyć, czy coś się w tych klockach zmieniło. Być może się poprawiły, być może się pogorszyły. No i dzisiaj właśnie spotykamy się z klockami JBL. Moi drodzy, 6 zł, 6 ziko dałem za tego kaja. Co w ogóle jest ciekawe, to moi drodzy, after accumulating 6 styles, you will get an Undelica surprise. No moi drodzy, ostrzegają nas tu, że gdy zbierzemy 6 styli, no to czeka nas niespodziewana, zaskakująca niespodzianka, moi drodzy. 6 styli, nie wiem czego, no bo mamy tu chyba o to chodzi, że styl Jaya, Lloyda, Kaya, Cola, Zayna i... Naj. Moi drodzy, kto to jest Naj? Nie znam człowieka, nie znam kobity, chociaż pojazd ma najfajniejszy, bo spójrzcie z takimi fikuśnymi skrzydłami, ale o ile tu się nie czajono z imionami, z licencją, to tu nagle się czajono, zrobiono naj. Nie wiecie czemu, moi drodzy, przeraża mnie oczywiście to, że z boku jest instrukcja. To świadczy, że przypuszczalnie nie ma jej w wersji papierowej w środku, a jak wiecie, mnie to zawsze się nie podoba. Podoba mi się natomiast karton, który jest fajny, solidny, widzicie, no on był taki gruby, naprawdę jest gruby, fajny jakościowo, więc pierwszy plusik, poprzedni na pewno taki nie był. Z tego co kojarzę, ten JLB. No i niestety spełniły się moje najgorsze oczekiwania. W środku nie mam instrukcji, musimy więc budować z tego. I wiecie dlaczego nie lubię takich instrukcji. Przede wszystkim głównie dlatego, że jeżeli zgubi nam się karton, no to za kilka lat tego nie odbudujemy, jeżeli byśmy to gdzieś zburzyli. No więc to mnie boli, nie wiem czy będę chciał to odbudowywać. W ogóle to się zaraz okaże. Natomiast no 6 styli, prawda? No ciekawych styli, moi drodzy. No i cóż my tutaj mamy? Mamy... Spójrzcie jak ciekawy klocek, żeby było ciekawie w ogóle, drugi się sam element stąd odłamał, żeby nie było. To też się odłamało bez większych problemów. Klocki JLB, moi drodzy. Zaczynam widzieć, jaki to jest rodzaj Chińczyka. W ogóle patrzcie, to jest niby złożone, ale głowa nie dociśnięta, teraz docisłem. Okej, wkładamy mu tutaj to na łepetynę i już widzimy, co to jest za kloc. Już widzimy, moi drodzy, co... O jest! Wow. Będzie konkretnie, moi drodzy, będzie konkretny odcinek. No ale poczekajmy jeszcze, włóżmy mu rączki, prawda, jedna rączka, w sensie jedna, o, i dłońka. I druga rączka. I gdzie jest dłońka? Gdzie jest twoja dłońka? Aj, przepraszam, za wcześnie cię zmontowałem. W ogóle nie wiem, czy umieć głowę. Skoro tutaj musimy ci jeszcze narzucić tenże element. Zanim narzucę ten element, umówmy sobie tył. Bo tył akurat nie jest zły, moi drodzy. Jeżeli chodzi o nadruk, to nie ma tu jakiejś tragedii. A nawet jest dobrze. Na dwie całkiem fikuśne, ciekawe brońki. Także jest dobrze. Do przodu wrócimy zaraz, gdy będziemy omawiali sobie cały zestaw. Włóżmy mu to tutaj. O, okej. Czekajcie, żeby nie było. No i cóż, moi drodzy, chyba musimy złożyć sobie zestaw. O, żeby było ciekawe, tutaj również mamy takie coś, wkładamy sobie. Czekajcie, no jeszcze pomacamy samą jakość klocka. Żeby było ciekawie, faktycznie otrzymujemy fajny złoty kolor. Mieczyki? Nie jest źle. Pira ze drzwi i jakość Lego. Ale myślę, że ona kończy nam się tutaj właśnie na rzeczonych mieczykach. Cóż, ciężko tu będzie coś ocenić. Nie no, twarde, ale wiecie, ciężko to ocenić, mamy dość małe tutaj, jak widzicie, klocuszki, nie mamy nic dłuższego. Kolorystycznie, no ten jest trochę, bo często łatwo jest ocenić o tych, ale w miarę jest to podobne. Troszkę faktycznie się różni, jest to słabsze, ale w miarę. Tutaj ten złoty to, no, też nie jest taki do końca złoty, on wpada taką dziwną, tanią złotość, żółtą złotość. Tutaj jakościowo oczywiście, gdy to trzymamy, trochę czuć, że jest to inne niż Lego, ale nie ma jakiejś tragedii, moi drodzy. Dobra, zobaczmy, jak to się na, moi drodzy, składa. No niestety z bocznej instrukcji i zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy tym w ogóle da się bać. No i moi drodzy, całość konstrukcji prezentuje się w taki oto sposób. Pozwólcie, że sobie wezmę tu. Co ciekawe, zostają nam aż trzy elementy. I
teraz nie wiem, czy te trzy elementy mają posłużyć, by je gdzieś odstawić na bok, za kilka miesięcy nam się przydadzą, gdy zbierzemy jakimś cudem te sześć styli i będziemy szukać zaskoczenia surprise'owego. Czy po co nam to jest, moi drodzy? Nie wiem, natomiast zostają nam. Troszkę mnie tym bardziej tu szokuje, no bo jeżeli spojrzymy sobie na tą instrukcję, spójrzcie, okej, tu obrazek pokazuje właściwe kolory, ale z boku tu już nam sugeruje, jakoby mielibyśmy montować tu białe elementy, prawda? Bo widzicie, tu jest biały i on w oryginale jest biały, natomiast tu nagle białe, a one nie są białe, one są, jak wiemy, złote. I tu jest normalnie biały, tu jest biały, tu jest biały, a gdzie się różni. Jeżeli jakimś cudem bym zmieszał więc te klocki z innymi klockami i chciał to za X odbudować, no muszę mieć dobrą pamięć, by pamiętać, że mam ten model ze złotymi klockami, a posiadając już ponad 100 WTF-ów w swojej kolekcji, sami rozumiecie, że ta pamięć może być coraz słabsza do tych podróbek, nie mówiąc już o zwykłych Lego. Sama konstrukcja, szczerze, bardziej mi się podoba, jakby stała tak i przypominała być jakiegoś droida ćwiczebnego, no serio, spójrzcie sami, że to naprawdę by nie było głupie, moi drodzy. I właśnie wymyśliłem lepsze zastosowanie dla tego czegoś, niż mam w oryginale, no bo spójrzcie, byłby robot, ruszałby tu na zawiasach kulkowych tymi łapami, tu miałby taki siup-siup z góry, wiecie, siup atak kolcem i to by naprawdę było znacznie lepsze, taka głowa, no okej. Bo tak jak spojrzymy na latadło, to co to jest? To ja nie wiem, moi drodzy, no karykatura przez grube K, konstrukcja niczym zbudowana, wiecie, przez jakiegoś trzylatka, nie obrażam trzylatków, bo niejednokrotnie robią lepsze rzeczy, więc no takie coś mógłbym zbudować trzylatek, nic to nie przypomina, to nie są skrzydła, nie wiadomo co to jest, zawiasy kulkowe, no tak jak mówię, mi to bardziej przypomina po prostu właśnie jakiegoś wojownika, moja wersja byłaby taka tego i tyle, moi drodzy, niźli, no nie mam pojęcia, jak to nawet nazwać, nie ma żadnego silnika, no nie przypomina, żeby to mogło w ogóle latać, to są w ogóle jakieś oczy diobła, oczy stwora, no nie wiem, jakieś zielone oczy, które się rozjeżdżają, no głowa też to raczej nie jest, no karykaturalnie to jest, moi drodzy, mało powiedziane. Podobnie ma się, no tu niestety hipek, moi drodzy, sami spójrzcie, nawet jeśli ma on tą maskę naciągniętą do końca, no to te oczy ma tak mocno przysłonione, no jest lichutko, moi drodzy, na dróg tu jest oczywiście ok. Na dróg, na hipku to jest chyba największa zaleta tej figurki, moi drodzy. Jest ona wykonana ładnie, nawet tu na nogach. Spójrzcie, jak ładnie te sznurki zrobione. Nie mamy jakichś wyjechań, jakichś błędów kolorów i tak dalej. Troszkę gorzej jest niestety na masce, gdzie spójrzcie, co tu się z tyłu za bubu stało, jak widzimy. No jest znacznie gorzej, a szkoda, bo gdyby nie to, naprawdę mielibyśmy do czynienia z dobrym strojem. Plus mówię to, że on praktycznie nie widzi przez tą maskę. No ledwo mu te oczy wystają, no ale troszkę wystają. Buźka jest ok. Okej, aczkolwiek ten serowy żółty jest straszny, moi drodzy. By sobie porównać chociażby, to jest legosek, to jest legoskowy żółty, a to jest on. To taki stricte taki ser, taki ser, serowy ser. Jednak największym minusem tej figurki jest to. Szable się nie trzymają w ogóle. W ogóle, moi drodzy, się szable nie trzymają. Wtykamy obydwie tutaj. No niestety nie trzymają się, jak widzicie. O, one latają wręcz luźno. Wypada jedna, wypada druga, tu akurat się minimalnie potrząść, ale generalnie nie trzeba trząść. Ten klocek też jest tutaj ok. No i moi drodzy, powiem wam szczerze, że mimo wszystko jednak figurka, no właśnie, kurde, no gdyby, no i przechodzimy do tego punktu tych filmów, gdyby coś tam, gdyby coś tam, gdyby coś tam, moi drodzy, gdyby figurka była dobra, mielibyśmy do czynienia naprawdę z dobrymi klockami. Ja poprzednie JBL wspominam jednak jako takie klocki, no nie do końca dobre, w sensie takie klasyki za 6 zł, nie spodziewam mi się zbyt wiele. Tu zdecydowanie tych plusów raczej jest więcej niż mniej, w sensie klocki są ok. Zawiasy kulkowe chodzą zdecydowanie dobrze. Powiedziałbym, że ciut zbyt twardo, ale wolimy ciut zbyt twardo chodzące zawiasy kulkowe niż zbyt lekko, które by nam luźno latały. Te tutaj również chodzą w miarę ok. Nic nam tu samo nie jeździ, więc się to ładnie trzyma. Klocki również trzymają się siebie całkiem dobrze, całkiem ok. Nie możemy się tutaj jakby obawiać, nie powinniśmy przynajmniej obawiać, że nam się to w locie, w zabawie rozpadnie, a to jest duży plus. Jednocześnie bawi się tym na tyle wygodnie, że to się łatwo da w miarę zginać. Jest więc ok, gdyby oczywiście nie ocenia tutaj tej karykaturalności, a na przykład zebrać wszystkie 6 i gdyby się okazało, że naprawdę prawdą jest to, że możemy z nich zbudować takiego smoka. Z drugiej strony 6x6, 40 zł za takiego podróbkowego smoka, no tu bym się wahał, ale nie oceniamy teraz całości, bo nie mamy całości. Nie jest więc źle, mówię, jeżeli odcinam się od karykaturalności. Klocki są ok, trzymają się siebie dobrze,
Jest więc fajnie, tu jest jak najbardziej plus. No niestety na minus jest troszkę hipek, plus te miecze. Miecze nam wypadają, nie wiem, czy to jest wina tego klocka, w innym zestawie miałbym dobre klocki, czy nie. Nadruki są świetne, nadruki są bardzo dobre, bym powiedział, więc to jest absolutnie na plus. Pamiętam, w poprzednich JBL-ach nie były one na plus, absolutnie, więc tu jest ok. Troszkę minusik z tą maską, że tutaj te oczy tak ledwo wystają, ale jeżeli jesteś w stanie to znieść, to ok. Tu minimalny błąd, ale myślę, że to nie jest seria, po prostu taki mi się trafił przypadek. Generalnie również, żebyście wiedzieli, rączki chodzą ok, ale nóżki chodzą zdecydowanie zbyt lekko. No i tu mi się jeszcze rozpadł. No właśnie, moi drodzy. Podsumowując, klocki są ok, hipek do poprawy, nadruki świetne, ale cała reszta. Chodzi to zbyt luźno, jak widzieliście, tu mi jeszcze rozpadło, hełm zły, no generalnie hipki do poprawy. Ale klocki są ok, więc pewnie gdybym miał jakiś inny zestaw z JBL same klocki, byłoby całkiem nieźle, moi drodzy. No i cóż tu dużo gadać, wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję na moim kanale. Te klocki, myślę, że mimo wszystko solidne 6+, czyli raczej na plus niż na minus. Za jakiś czas im się znów przyjrzymy, czy się poprawił. Jestem przekonany, że od poprzednich JBL-ów się poprawiły. Hipek do poprawy, ale już nie nadrukowo, a jeżeli chodzi o jego, wiecie, tutaj części. Natomiast klocki jest naprawdę ok, jeżeli chodzi o same klocki, o ich zabawę nimi. Także, moi drodzy, nieźle. 6 zł. Powiedzmy, że pi razy drzwi, no warto, można by dać. Nie można z tego czerpać nie wiadomo jakiego szczęścia. Nie skupimy klocki, z których czerpiemy naprawdę duże szczęście. Tutaj nie, ale nie powinniśmy się popłakać, że jest źle, moi drodzy. Wam dziękuję za kolejną wspólną recenzję. A jeżeli lubicie Ninjago, to na tym kanale oczywiście, który zachęca was do subskrypcji, byli już oni nie raz, także zaglądajcie tutaj. Ba, w ogóle Ninjago nawet na moim kanale gamingowym kiedyś się pojawili, więc też was zapraszam. Ale oczywiście na moim kanale bazowym jest ich najwięcej i to tam koniecznie wpadajcie. Generalnie jeśli chcecie, to macie cały dzień z Ninjago. Cały z Ninjago. I to podróbkowym i oryginalnym. Dzięki, bye!